Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Cię serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Oczywiście przypomnę o konkursach na skiny dla osób, które oczywiście z kodem Croxy sobie wpłacają na CSGO Skinsa. Jak oczywiście uda Ci się wygrać, to po wpłacie wyskakuje Ci powiadomienie z takim prezentem, no i oznacza to, że udało Ci się wygrać. No a kodzik Croxy oczywiście wpisujesz, logując się z linku z opisu, bądź oczywiście klikając tutaj magiczny zielony plusik, no i tutaj kodzik Croxy przez 2x sobie wpisujesz, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, 10% więcej otrzymujesz, do każdej wpłaty możesz kodu używać dowoli, no i oczywiście skrzyneczka na start za free. No i jako już mamy budżet spory, no dosyć spory, z poprzedniego filmu, no to wjeżdżamy oczywiście w skrzyneczki, no powiedzmy ametyst, 840 zł jedna taka, no to myślę, że 5 na sam dobry początek tego filmu, myślę, że to będzie optymalna tutaj liczba takowych skrzyneczek na tą battle, więc wrzucamy sobie bodaj samu, no i zobaczmy, co tam uda nam się z tej skrzynki wyczarować. Otwarcie pierwsze, no mamy kosę, ale jest to niecałe 600 zł, więc jest to otwarcie na no dosyć duży jednak mimo wszystko minus. No ale tutaj minus jest jeszcze większy, 240 zł zaledwie ten digelek, no to chyba moje ciut lepsze, co? No jednak nie, jednak obie tutaj pary tych rękawic field tested, mamy kosę Ursusa, 900 zł, no dobra, jeszcze jeden jakiś tutaj fajny nóż i będę ukontentowany, no tylko właśnie, czy my teraz tego nie przegrywamy? No przegrywamy niestety, ale 500 000 tutaj udało nam się chociaż tych tokenów zdobyć, więc no, no delikatne pocieszenie jest, tak? No ale, no chyba wolałbym też wygrać te, nawet nie wiem ile tam było, no chyba za 8 koła, nie? No bo on miał tam piątkę chyba, ja miałem z trójkę, no powiedzmy 8-9 koła chyba tam było. Nie spojrzałem dobrze. No ale właśnie, wjeżdżamy teraz w jakąś inną tutaj skrzyneczkę. Zjedźmy sobie niżej, no i powiedzmy niech będzie to skrzynka Striking Ninja. Na trybie oczywiście Joker. Wrzucamy sobie, no z 10 może takich skrzynek, co? To będzie 5000 niecałe, więc zobaczmy jak ta skrzynka sobie poradzi. Najlepszy możliwy item do trafienia w tej skrzyni i Carus Feel, więc mam nadzieję, że chociaż jeden tutaj dla nas spadnie. No 10 skrzynek, jest to dosyć spora liczba, na każdy item oczywiście taki sam procent szans, dzięki oczywiście trybowi Joker, więc no tutaj, no chociaż jednego tutaj tego właśnie Karusa oczekuję. Niestety Bowie Knife w pierwszym otwarciu dla mojego przeciwnika, no jest to 2100 i Karus jest chyba 2500, 2600 dokładnie kosztuje, więc no jeszcze tutaj trochę szans mamy, tak? No ale póki co 153 zł na 4 skrzynki, no to nie jest dobry wynik, tak? Zobaczmy jak będzie dalej, jeszcze połowa skrzynek przed nami, rękawiczki, no tak, 1800 zł dla mojego przeciwnika, no jedna chyba z najładniejszych rękawiczek w grze, no i kolejna para spada, no i powiem tak, no 5700 już na koncie Uj samo, dwie ostatnie skrzynki zostały, nie ma żadnego Ikarusa, nie dostaliśmy żadnego skina wartego więcej niż 100 zł, stary, niż 115, a nie czekaj, Frontend Mistry 400 kosztuje Factorinio. Co ty gadasz? No powiem tak, no nie spodziewałem się tego, ale no też nie spodziewałem się, że dostanę aż tak na dziurę na tej bitwie, więc no nie wiem, czy to będzie dobra decyzja, ale no jeszcze jedna tutaj taka batla musi wlecieć. No ja muszę się odkuć, bo jak nie odkuję się na tej bitwie, na tych skrzynkach, no to nie wiem, chyba się popłaczę. No mam nadzieję, że tutaj pójdzie nam ciut lepiej. No już mamy więcej niż zdobyliśmy w całej tej poprzedniej bitwie, tak mi się wydaje. No już jest jeden Ikarus, tak? Tylko no właśnie, jest to Ikarus na konto mojego przeciwnika, więc zobaczmy. Dwie skrzynki póki co za nami. Jest kosa dla nas, więc jest to 2100 zł. Bardzo ładny Bowie Knife Doppler spada. Jest kolejny, no i o to chodzi. I zobacz jak wyczułem. No miałem tutaj ciutkę, żeby jeszcze raz spróbować, ale spokojnie, bo to jest jeszcze połowa skrzynek przy nami. Nie można tutaj się podniecać za wcześnie, bo to no może się w dwóch skrzynkach tak naprawdę już wszystko zmienić, nie? Patrz, spadnie jeden Ikarus, spadnie drugi Ikarus i GG WP tak naprawdę, nie? Zobaczmy, no mam nadzieję, że tutaj uda nam się dociągnąć to zwycięstwo do końca, tylko też no fajnie by było jakby jeszcze coś tu spadło dla nas. No optymalnie jakieś tutaj może rękawiczki dla Isamu, tak żeby dało mu, ale nie za dużo, nie? No mamy tutaj Masterpiece, no jest to niestety Battle Scared. No i ostatnia skrzynia, zobaczmy. No tu już chyba nic nie nadrobi tak naprawdę tej bitwy. No i mamy to, jeszcze spadły te rękawice 10 koła. No fantastycznie tutaj tą bitewką udało nam się odrobić, ale overall
Dalej jesteśmy na minus, tak? Więc no ja nie lubię, jak wychodzimy na minus, więc ja bym tutaj jeszcze coś pokręcił, tak? Pokręciłbym na przykład sobie skrzyneczką, może ninja zwykła teraz. Dobra, no wjedźmy sobie w 5 może takich skrzynek, 2100, zróbmy teraz bitwę może na 3 osoby. No i zobaczmy, jak pójdzie nam tutaj, najdroższy tutaj item 4 koła, więc no... No tutaj zdecydowanie wart więcej ten nóż niż najdroższy możliwy item w skrzynce Striking Ninja, więc no tutaj potencjał ciut lepszy widzę, tak? I oczywiście dalej na każdy item mamy taki sam procent, dzięki oczywiście trybowi Joker. No niestety good night dla mojego przeciwnika, no underdog by jak masł teraz wszedł, tak? No tylko właśnie, no underdoga nie ma, tak? Jest to tryb normalny, więc zobaczmy, dwie skrzynki jeszcze, no może akurat spadnie bajonet Gamma Doppler dla nas i sobie tutaj skosimy, że tak powiem, oponentów i ich ekwipun... No powiem tak, no, wywróciłem sobie zwycięstwo, tak, 7 koła, no fantastycznie, Bayonet Gamma Doppler, no jest to nóż piękny, fantastyczny, no i mamy 15 koła, więc ja tutaj sobie zagrał ostatnią bitewkę na dzisiejszym filmie i niech to będzie skrzynka, no jakaś tutaj sympatyczna musi wlecieć, powiedzmy, niech to będzie skrzynia Water, ale nie... Dobra, niech będzie. Czego się nie robi dla widza, tak? Więc wrzucamy oczywiście 5 skrzynek Water. Jeżeli nam się nie uda, no to zostaje nam 10 koła na następny odcinek. A jak nam się uda, no to mam nadzieję, ekwipunek będzie sowicie pomnożony. Więc zobaczmy. Bitwa za 5000 zł. Pierwsze otwarcia, WP za 300. Super bestia. Zobaczmy, jak będzie dalej. Oczywiście najdroższy możliwy item Marble Fate M9 za 6600 zł. Liczymy oczywiście na ten nóż. No póki co mój oponent zdobył Marble Fate. Nie M9, więc dalej jest to do zrobienia. Zobaczmy dwie ostatnie skrzynki. No jest kiepsko, tak? No trzeba to sobie powiedzieć. No i zobaczmy, czy coś się tu jeszcze zmieni. No niestety nie, no bitwa przegrana, ale nie można wszystkiego wygrywać. Więc dziękuję za oglądanie, widzimy się już jutro. Siemano.